Jak tam ostatni dzień roku szkolnego? Jaki był ten rok szkolny dla Was? Był bardzo dobry. Wiele się działo, nauki było dość sporo, ale sobie poradziliśmy. A koleżanka? No podobnie, ale też strasznie ten rok szkolny szybko tak przeleciał, jak nigdy. Fajna szkoła, do której chodzicie? No taka bardzo swoja, każdy się tu zna, lubią się raczej wszyscy, no tak swobodnie jest. No był to bardzo fajny rok, zleciał bardzo szybko, będzie na pewno zapamiętany z tego względu, że czekaliśmy na to boisko, wiedzieliśmy, że będzie, obserwowaliśmy jak powstaje. No ja jestem tutaj w tej szkole już dość długo, także takich momentów mam kilka. Pamiętam jak była sala gimnastyczna oddawana do użytku, pamiętam jak łączono nas w zespół szkolno-przedszkolny, nadawano imię. No i teraz takim kolejnym punktem do kroniki szkoły będzie data dzisiejsza, gdzie oddaliśmy boisko do użytku. No na pewno był to bardzo wymagający rok dla całego systemu oświaty. Odpoczywamy w pewnym sensie po różnych reformach, po pandemii. Wojna też dała się we znaki w tym kontekście, że musieliśmy sobie poradzić z zaopiekowaniem się z dziećmi z Ukrainy. Ale poradziliśmy sobie z tym świetnie, w związku z tym zasłużone wakacje. Dzieci są pełne energii, tylko czekają na to, żeby w końcu wyfrunąć na ten zasłużony odpoczynek i myślę, że skorzystam z tej okazji i pożyczę wszystkim bardzo miłych wakacji, żeby każdy zajmował się tym, co naprawdę lubi, co chce robić, a mam nadzieję, że jak najwięcej będzie w tym właśnie czytania książek, doskonalenia się także w sporcie, no i też pomienia. Szkoły są też na czasie i myślę, że warto czasami zatęsknić za tą szkołą i tego życzę, żebyście tak mocno wypoczęli, żeby za tą szkołą zatęsknić. Z jakimi emocjami żegnasz swoją szkołę podstawową? Jakie to były dla Ciebie tutaj szkolne lata, które spędziłeś? Na pewno to były bardzo dobre lata. Będę na pewno dobrze wspominał. Myślę, że chciałbym taki jeszcze jeden rok, żeby tam z kolegami sobie pochodzić. Ale no, będę na pewno dobrze wspominał te czasy i cieszę się, ale też smutno trochę, ale no dobrze. Takie najważniejsze i najfajniejsze przeżycia, które będziesz zawsze wspominał i kojarzył z PSP28, to było co? Wycieczki, wyjazdy, lekcje, poszczególni nauczyciele, jak to? Z które te wspomnienia takie szczególnie leżą Ci w sercu? Na pewno jakieś wycieczki szkolne, a szczególnie momenty, w których jakby tam dojeżdżaliśmy autobusem, bo tam zawsze była fajna zabawa. No myślę, że to jest taki najlepsze wspomnienia będą. To teraźniejszość, ale bardzo szybko zbliża się przyszłość szkolna. Co dalej? Do jakich szkół złożyłeś dokumenty? Co zamierzasz dalej? Jak ze szkołą średnią u Ciebie? W jakim kierunku chciałbyś się kształcić? I kim zostać? Zostać chciałbym mechanikiem chyba po tacie, ale papiery złożyłem do dwójki na kierunek matematyczno-angielski. I myślę, że to jest taki kierunek właśnie, na którym najbardziej chciałbym się dostać. Musimy robić swoje, zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo uczniów, dzieci w przedszkolu. To, żeby pracownikom, nauczycielom się tutaj dobrze pracowało, żeby wszyscy i rodzice i nasze tutaj otoczenie, społeczność lokalna byli zadowoleni z pracy szkoły. Wiele w tym celu staramy się robić, bo ostatnio mieliśmy i festyn rodzinny, i jakieś warsztaty świąteczne, i różne tego typu, i wieczornice takie bożonarodzeniowe. Także staramy się tutaj integrować z dzielnicą i żyć po prostu no tak, żeby szkoła się rozwijała, żeby wszyscy dobrze wspominali nas tutaj. Uczniowie mają wakacje, ale dyrekcja pewnie nie. Już to jest myślenie o kolejnym roku szkolnym, prawda? Dokładnie. Dzielnica jest rozwojowa. Tak. Będziemy otwierać dwa oddziały klasy pierwszej. No, pod kątem takim organizacyjnym, że tak powiem, od tygodni myślę nad tym, co tu zrobić, żeby ta organizacja pracy szkoły przebiegała w miarę bezproblemowo. A jak wakacje macie już zaplanowane, drogie panie? No średnio, wszystko się okaże w czasie. Ja wyjazd z rodziną, no i ze znajomymi będziemy wychodzić bardzo często. 2 miesiące wypełnione już tych wakacji? 2 miesiące jeszcze nie. Wiem, że z rodzicami chciałem polecieć do Grecji. Ze szkoły jadę jeszcze na kolonie nad morze, co takie ostatnie dni jakby jeszcze z kolegami ze szkoły, takie szkolne. No
Nie mam zaplanowanej reszty, ale myślę, że na pewno jakieś wyjścia z kolegami, z koleżankami będą.